Dzień dobry wszystkim. Witam serdecznie w pierwszym z cyklu wywiadów, które jako fundacja postanowiliśmy zapoczątkować w związku z obecną sytuacją. Jak już wspominaliśmy, niestety będziemy zmuszeni przełożyć większość naszych projektów planowanych na ten rok. Natomiast z pewnością również to, co zapoczątkujemy teraz, będzie miało niebagatelną wartość dodaną. Słowem wstępu chciałbym serdecznie podziękować naszemu pierwszemu interlokutorowi, którego chyba nie trzeba przedstawiać. Naszym dzisiejszym gościem jest rabin Michael Szydrich, naczelny rabin Polski. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym się zapytać na początku, jak rabin sobie radzi z obecną sytuacją i jak wygląda obecna adaptacja do tych warunków, które teraz mamy. To jest inny czas, to jest, każdy wiemy, to jest dla mnie na bardziej ważne, że synagodze był zamknięty na kilka tygodni na modlitwę w ogóle. Już od 10 dni temu otworzyliśmy na szabat rano, na poniedziałek i na czwartek rano, ponieważ oni są tam ważniejsze dni modlitwy w tradycji żydowskiej. Ale normalnie my mamy modlitwę 3 razy codziennie. W tej chwili my mamy 3 razy w tygodniu. Ale to, co jest ważne, to jest, czy my mamy wszystkie teraz modlitwy, oprócz szabat, gdy nie mogę, to jest na Facebook Live. To znaczy, to nie jest formalne modlitwy jak w synagodze, ale kiedy człowiek chce modlić, mogę modlić z nami. I to jest bardzo ważne. Czy my nie chcemy, czy ani człowiek będzie czuć samotny. No właśnie, ponieważ zauważyłem, zwłaszcza w mediach społecznościowych na Facebooku, że jest rabin zdecydowanie bardziej aktywny niż zwykle i to można zobaczyć. Dlatego właśnie chciałbym tutaj doprecyzować, jak ta pandemia koronawirusa wpływa na różne aspekty życia, może nie tylko takie religijne, ale ogólnie społeczności żydowskiej w Polsce. Czy jakoś te oddziaływania są inne niż na inne grupy społeczne? Jak to wygląda? Ja myślę, że wszystko tak samo. Zamiast normalnie spotkanie, my mamy Zoom, albo Teams, albo Skype, albo już nie wiem, albo WhatsApp. Zamiast robić audyt koszynności w zakładzie, my robimy przez WhatsApp. Człowiek chodzi przez zakład, pokaże wszystko, które musi sprawdzić i wtedy mamy w taki sposób. Nieidealne. Wszystko to jest nieidealne, jak nienaturalne, ale wszystko działa. I to jest wielkie wyzwanie dla każdych liderów religijnie, społeczny, nieważne na który aspekt społeczności to jest, czy musi szukać sposób, który mogę być w kontakcie z ludźmi. No właśnie, czyli tutaj wszyscy nasze normalnie wykłady już są na Zoom i ja dodałem teraz codziennie 2 wykłady tylko na 15 minut. Intencję robiłem na krótko, czy człowiek mogę robić przerwę, słuchać 15 minut, albo mogę słuchać później o 9 rano na Mishna, na część Talmud, Pirkei Avot. I na popołudnie na Maimonides, Rambam i też od tydzień temu dodałem jeszcze jeden na wieczór na Maimonides na edukację żydowską. I coś, które jest nie tylko ciekawe, to jest ważne, że wiele więcej osób są z nami teraz, jak bez Zoom. To jest bardzo ciekawe. Czyli jak gdyby tutaj skuteczna digitalizacja kontaktów, tak, doprowadziła do wzrostu zainteresowania i wzrostu aktywności, tak, takimi codziennymi sprawami. Prawda, wyzwanie to jest takie. Na pewno są więcej osób. Czy to jest
dlaczego to jest wygodnie, to jest na Facebook Live, to jest tylko kliknąć, bum, mam, ja nie muszę ruszać z domu, to też na pewno jest tak. Druga, czy ludzie są w domu. I wtedy oni mają czasy. Tak. Być może człowiek, który naprawdę pracuje dzisiaj 8 godzin codziennie, ale nie z pracy, ale z domu, wtedy jego czas jest trochę elastyczny. On mogę robić przerwę na 9 do 9:15, słuchać moje wykłady. Też on mogę słuchać na wieczór. I wtedy to jest, i też na pewno to jest część rzeczy, że ludzie szuka takich kontaktów. Tak, tak. Mimo to jest ten Facebook Live, to jest jedna strona, tylko ja mówię, ale wtedy ludzie mogą wysłać do mnie takie serce i wiele inne takie ikony, takie emojis. I to jest miłe, to jest jaki kontakt. Tak, a mają również możliwość zadawania pytań bezpośrednio, jeżeli coś ich zainteresuje? Tak. To oni pisze i wtedy ja będę opowiedzieć na żywo ustne. Czyli to jest takie interaktywne. A proszę powiedzieć... To jest semi-interaktywne. Semi-interaktywne. To jest tylko pisane i oni nie mogą rozmawiać. A, tak, no właśnie, tak, właśnie. A proszę powiedzieć w tym kontekście właśnie to, co Rabin poruszył, czyli że no ludzie siedzą w domach, prawda, normalnie 8 godzin pracują, są zabiegani, natomiast również mają czas potem po pracy, w trakcie pracy, żeby spotykać się, prawda, z kolegami, ze znajomymi, spędzać razem czas. No teraz jest to ograniczone, więc właśnie ten najważniejszy aspekt naszych takiej codziennego życia, jak w tym czasie utrzymywać pozytywne relacje interpersonalne, to znaczy, żeby jakoś się nie schować w samym sobie, nie schować się w domu, zamknąć w czterech ścianach, tylko jakoś kultywować te więzi międzyludzkie, pielęgnować te relacje. Jaki jest na to przepis? My mamy pech, czy my mamy pandemię. My mamy wielki plus, ponieważ my mamy technologię. Dzisiaj ja tylko wiem od moja znajomy, od mojej przyjaciółmi, że wiele więcej osób będzie rozmawiać przez WhatsApp, Skype, Zoom, Facebook, FaceTime i tak dalej. I to jest ważne. To znaczy jest. Obraz sobie, jeżeli człowiek był bez taki 30 lat temu, kiedy to nie było możliwe. Mogę wtedy 30 lat temu dzwonić. Ale dzisiaj ja widzę ciebie, ty widzę mnie, my rozmawiamy. Tak, oczywiście to jest nie idealne, to jest nie jak my chcemy, ale jak na pech, to jest bardzo dobrze. Tak, zdecydowanie. A czy ma Rabin jakieś predykcje, co będzie potem? To znaczy, czy jakoś ludzie, tak się im spodoba obecna sytuacja, że nie wiem, może nie tyle, co pozostaną przy takiej formie. Może nie tyle, co pozostaną przy takiej formie komunikacji, ale czy nie będą ją preferować? Czy ta obecna sytuacja w jakiś sposób no, nie skatalizuje troszeczkę przejścia nas na taki zdalny model życia? Przepraszam. Mam nadzieję, nie. Zobaczymy i my nie wiemy. Na czysto poziom teoretyczny, na jedna strona mogę być. Zamiast spotkania ja będę robić Zoom, 5 kolegów będzie rozmawiać przez Zoom, fajnie. Ale ja myślę, to nie będzie. Ja myślę, ludzi będzie wracać. No wszystko zależy od nas. Już mam dosyć oglądać w ekranie, albo ekranie na moje PC, moje laptop, moje smartfon. Mam dosyć, ja chcę już zobaczyć człowiek na żywo. Tak. I wtedy ja myślę, w jaki sposób to będzie wracać raczej szybko. A czy w przypadku gminy jest... Być może nie będzie całować aż tak, nie będzie przytulać od razu, ale być może w ogóle nie będzie. Ale na pewno.
Ja osobiście myślę, to jest nie od moja wiedzą, moja rezum religii, nie tylko od jak Michael, lecz ja myślę, że to będzie wracać dosyć szybko. Więc pytałem o to, że no rząd tutaj podejmuje już działania mające na celu właśnie no przyspieszyć ten powrót do tego, co było przed pandemią, przed epidemią. No i w zdejmowaniu na przykład ostatnich obostrzeń tutaj już zostały zwiększone limity udziału w Kościele katolickim, w kościołach ludzi, prawda, którzy mogą partycypować we mszy świętych i uczestniczyć jakoś w Kościele, i ten gdzieś tam ruch wiernych jest zwiększony. Jak to wygląda w przypadku gminy żydowskiej? Czy również już jakieś tutaj czynności zostały podjęte, czy na razie jest pełna digitalizacja? Okej, jak mówiłem wcześniej, już mamy 3 razy w tygodniu, już sobotę rano, poniedziałek rano, czwartek rano modlitwy. To jeszcze nie jest taki pełny ludźmi, jak to było normalne, ale zaczynamy wolny. Ale ja nie spieszę się, ja chcę powoli. Ponieważ my nie wiemy, kiedy będzie otworzyć trochę, może być, że będzie, nie daj Boże, drugi fala koronawirus. I wtedy to judaizm to jest ważniejsze, bać na życie, na nawet modlić w synagodze. Tak, w Kościele katolickim również, zwłaszcza, że tutaj ludzie wierni, prawda, chyba zazwyczaj są w tej grupie podwyższonego ryzyka, prawda? To są raczej chyba ludzie starsi, przynajmniej w przypadku Kościoła katolickiego. Zgaduję, że tutaj jest podobna sytuacja. Nie, większość naszych ludzi są młode. A, czyli to na starsze. No bo naprawdę. Tak, no to fantastycznie. Czyli w takim razie tutaj przynajmniej to jedno ryzyko odchodzi. A proszę powiedzieć, ostatnio w zeszłym tygodniu mieliśmy 75. rocznicę zakończenia II wojny światowej. Niedawno również obchodziliśmy 77. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. I jak w tak trudnych okolicznościach, na przykładzie tych dwóch, ale nie tylko, jak kultywować pamięć historyczną i jak należycie obchodzić takie rocznice z perspektywy osoby, która jest osobą publiczną i bierze w nich czynny udział? Wszystko to, najważniejsze teraz to jest bać na życie. Zostało pytanie na 19 kwietnia, ja byłem tam pod pomnikiem, modliłem sam. Były dziennikarze tam, jeszcze kilka osób, jadą daleko. I wtedy jeden dziennikarz pytał mnie, ale rabi, czy to jest jakieś smutno coś, czy takie małe ludźmi? Ja mówię, są za dużo ludźmi. Wszyscy powinny być w domu. Zostać w domu, to znaczy zostać w domu. I nie ma tam takiej małej gwiazdy, który mówi, ale na 19 kwietnia mogę być na pomnik. Nie. Ja byłem tam jak jeden człowiek, który będzie modlić tam. Ja jestem przekonany, że nasz bohaterów w powstaniu getta warszawskiego, kiedy oni patrzą na nas, będzie mówić tak, słuchaj, my nie robiliśmy takie powstanie, czy wy będziecie ryzykować życie być na rozkości. Mogę pamiętać w domu. I dzisiaj to jest niesamowite. Dlaczego? Był tam drugi człowiek, który robił transmisję na Facebook Live, na moje Facebook. I był więcej jak 3000 ludzi oglądało. Ja nie wiem, czy to jest więcej jak normalne, nie wiem, ale to jest tego na mój prywatny Facebook. To jest nie aż tak prywatne, ale dobrze. To jest ale bardzo dużo to jest, tak. 3000 oglądających. Następny dzień ja wysłałem inny video na modlitwę, który był w synagodze Nożyków w roku 1946. Miał jakieś prawie 3500 oglądali. To znaczy, to jest dzisiaj są sposoby. Przede wszystkim nie mogę ryzykować życie.
Tak. I byłem tam na maskę, mimo to, ja myślę, że to jeszcze nie było obowiązkowe. Dlaczego to był następny diabeł obowiązkowy, ale ja mówię, to jest tylko mądry. Tak, czyli zostajemy w domu, pełne, jak gdyby, rozumiem, kultywowanie i upamiętnienie takich rocznic czy wydarzeń możemy przeżywać, tak, przez kanały społecznościowe i wrócić do tego w przyszłym roku. Na pewno. Jest pisane w Torze, w Talmudzie, przepraszam. Lepiej złamać jeden szabat, jeżeli człowiek jest chory. Mogę złamać wszystkie zakazy na szabat, ponieważ lepiej złamać jeden szabat, czy mogę trzymać jeszcze wiele szabaty. Lepiej się będzie robić zdalne wszystkie uroczystości teraz, wtedy my mogę robić wiele więcej uroczystości razem. Właśnie. Czy ludzie są chore, kiedy to było taki czasno kontakt. To my wiemy. My nie wiemy wszystko, a jeden jest pewny. Kiedy to jest czasno, to jest wiele łatwiej łapać wirus. I wtedy muszę robić wszystko, gdy będzie, ludzi będzie nie blisko. Mogę być blisko duchowne, blisko myślenie fizyczne. Musi mieć ten 2+ metry. To jest bardzo ważne, co rabbi mówi, z tego względu, że no, część osób, prawda, w poczuciu obowiązku mogłaby się tutaj próbować przekonać, że jednak mimo wszystko warto jest wyjść i uczestniczyć, prawda, jeżeli są to osoby wierzące, a tutaj jednak no, musimy ustawiać priorytety i przede wszystkim dbać o swoje bezpieczeństwo teraz. Na pewno. Co znaczy, ja mieszkam 2 minuty piechoty z synagodzy. Wtedy często nawet nie spotkać człowiek na po drodze. W synagodzy już robiliśmy wszystko. Mimo to są momenty, kiedy ludzi powinno być blisko, już nie ma. Już nie ma. Tak. Na czytanie Tora normalnie jest człowiek, który czyta, 2 osoby boczne, jaki 0,5 metra od jego, i czwarty człowiek, jeszcze jeden człowiek, który będzie mówić błogosławieństwo na Torę. Dzisiaj te 2 osoby są, nie są tak blisko, są dalej, więcej jak 2 metry. I ten, który powinien mówić błogosławieństwo, który naprawdę powinien być obok niego, on jest też taki 2 metry dalej. Mm-hmm. A to odchodząc... jest wyjątkowe czasy. Tak. Najważniejsza rzecz to jest uratowane życie. Tak. Pan Bóg będzie pomóc nas. Pan Bóg zrozumie. Ale tylko nie. Pan Bóg będzie pomóc nas, kiedy my robimy wszystko od naszej strony. Mm-hmm. Tak. Jak w tym kawale, kiedy człowiek tutaj tonął, prawda, na łódce i przypływali do niego 3 tak. razy. I on mówił, Boże, czemu mnie nie uratowałeś? A on mówi, jak cię nie uratowałem, jak 3 razy ci łódkę przysyłałem. Dokładnie. My musi robić na stronę. I mówić, ale to jest święte, wtedy to nie ma szansy być chory. Przepraszam, jak ja rozumiem, moje tradycje to jest całkowite nieprawda. Rozumiem. A odchodząc troszeczkę od tego aspektu pandemicznego, tego co teraz się dzieje, czy jest miejsce na, znaczy odchodząc, nie odchodząc, natomiast czy jest miejsce na taką codzienną działalność właśnie, na przykład tą, na którą my się skupiamy jako fundacja, to, co robią ludzie życia publicznego, no, w tym przypadku na poprawę czy wpływanie na relacje, prawda, społeczne, w tym momencie mówimy tutaj o tych polsko-żydowskich. Czy jest miejsce tutaj na taką działalność? Jeżeli tak, to jak ją prowadzić? To jest bardzo ważne pytanie. Jeżeli ja mogę formułować moje słowo, czy warto teraz na czas pandemii patrować na polsko-żydowskie, polsko-izraelskie relacje? Ja bardzo chcę mówić tak, nie jestem przekonany. Mm-hmm. To jest ważne wiedzieć, kiedy powinno, teraz co my powinno współpracować. W tej chwili to jest uratowane życie. W tej chwili to jest przekonać, czy ludzi musi zostać w domu, ale na pewno, jeżeli na zewnątrz z maską i
daleko 2 metry. Nie wiem, czy my mamy siły fizyczne, duchowne, intelektualne pracować na coś, które jest bardzo ważne, jak polsko-żydowskie relacje. Ja myślę, że najlepszy sposób, w którym my mogę współpracować na polsko-żydowskie relacje w tej chwili, to jest szukamy razem sposób, w którym mogę pomóc ludzi, którzy są chore, albo teraz biedne, albo bez pracy. I te normalnie dyskusje, w jaki sposób mogę rozumieć jedno, są lepiej później. Rozumiem. Być może nie ma racji. To jest moja intuicja mówi. Teraz to jest unikalny czas, wyjątkowy i wtedy powinno być fokusowane, w jaki sposób mogę pomóc chory, pomóc biedny, który czasami nawet już nie ma jeść, albo pomoc lekarzy, pielęgniarki i wszyscy, którzy zajmują takie naprawdę, to jest ryzyko życia. Mm-hmm. W jaki sposób my mogą mówić dziękuję. Takie rzeczy. Ale mi nigdy będzie zapomnieć, wtedy musi szukać sposób, który mogę robić razem. Czyli konkludując tutaj, możemy to ująć w sposób, żeby na pewno nie robić nic, co by te relacje mogło popsuć, natomiast wpływać na nie i gdzieś tam aktywnie wspierać po pandemii. Tak jest. Ale to... mogę szukać taki wspólny program teraz, który będzie taki bardziej społeczny. Oczywiście. Ja, na przykład dzisiaj wieczorem, my mamy specjalny dzień w kalendarzu żydowskim, dzisiaj wieczorem i jutro, to jest Lag BaOmer. To jest 33 dzień po drugi dzień Pesach, na liczynę Omer. I jednym znaczeniu to jest, w czasie wielki rabin Akiva, który żył 1900 lat temu, był straszny plaga, prawie wszyscy jego uczniów umarli. Bardzo ciekawy, mm-hmm. ten temat. Dzięki Bogu to jest nie tak straszny teraz. Ale 20-40 tysięcy uczniów umarli. Ale dlaczego? I to jest ciekawe, ważne. I to jest, był brak wzajemny szacunek wśród studentów, wśród uczniów. I wtedy zaczynamy dzisiaj nowy program, który będzie pracować za wzajemny szacunek. My musi pracować respekt od jednego człowieka do drugiego człowieka. Takie społeczne rzeczy są też bardzo ważne teraz. Jeżeli nie najważniejsze. Tak. I też między innymi my mamy nowy GIF, który będzie taki ekspresja na to, co znaczy wzajemny szacunek. Zobaczymy, dzisiaj wieczorem mogę zobaczyć, czy lubisz nasz nowy GIF. Dobrze, to w takim razie będziemy obserwować. Tam jest pisane, czy Tora był pisany w język człowieka. Mhm. To nie było wypisane w język, który człowiek nie może rozumieć. Tak samo dzisiaj my duchowny musi rozmawiać w język, który nasz ludzi będzie rozumieć. Jeżeli nie masz GIF, to jest wtedy to, co to jest? To jest oczywiście, pusto stąd. Tak jest. Dobrze, jeszcze mam jedno ostatnie pytanie, takie króciutkie na sam koniec. Rabin wspomniał o tym właśnie, że teraz trzeba się wspierać i wspomniał rabin medyków. Słyszał rabin o Hot 16 Challenge, o tym, co się w internecie dzieje w ostatnim czasie? Nie, proszę poinformować. Jeszcze nie. Hot 16 Challenge to jest takie wyzwanie, które teraz już może tak w nowomowie to ujmę, wiralowo się właśnie rozprzestrzenia, głównie po Facebooku, to znaczy, że jak gdyby prominentni ludzie, celebryci, natomiast również ostatnio i politycy nagrywają takie krótkie filmiki rapując, czyli robią taki hip-hop i właśnie pieniądze zebrane z tego tytułu idą na wsparcie personelu medycznego. No i chciałbym się zapytać, nie wyzywając tutaj oczywiście, natomiast gdyby takie wyzwanie do rabina trafiło, czy zdecydowałby się coś takiego nagrać? 101%. To znaczy, wszystko, które my mogę robić, pomoc, lekarze, pielęgniarki, wszystko, które zajmują chory,
oni są taki na front, oni są na wojnę. My jesteśmy bezpieczni, my jesteśmy zostać w domu. Nasz walka to jest zostać w domu. Ale oni naprawdę, to jest wielkie ryzyko. Wszystko, które mogę robić, powinno robić. Tak jest, dobrze. W takim razie tym optymistycznym akcentem i no, taką połowiczną deklaracją zakończymy. Ślicznie dziękuję rabinowi za czas i za miłe słowa pokrzepienia, jak zwykle konstruktywne, i pozostajemy w kontakcie. Tak, i bądź zdrów. Ja mówię po angielsku, po każdej rozmowie: stay safe, stay happy. Stay safe and happy. Stay safe and sound. Yeah, just safe and happy. Okay. Ślicznie dziękuję. Tak, pozdrawiam serdecznie. Shalom.